Sierpień 2019. Przekątne rombu ABCD przecinają się w punkcie S. Punkty A i C leżą na prostej o równaniu Y równa się 1 trzecia X plus 5 drugich. I tak, jak wiecie, że rąb to jest kopnięty kwadrat. Czekajcie, ja wam go chcę tu pokazać. O, jest. Wiecie, to mamy w tablicach matematycznych rąb. I on, jego przekątne przecinają się pod kątem prostym. Dobra, ja wam narysuję tutaj. Zwizualizujmy sobie naszą sytuację. Tak. Tak. Mniej więcej coś takiego mamy. I tak jest. A, B, C, D. Jedna przekątna. Druga przekątna. Dłuższą linijkę potrzebuję jednak. Wiemy, że tutaj na środku jest punkt S. To jest on. I wiemy też, że tu na tym zielonym leży, to jest taka prosta, czyli Y równa się 1 trzecia X plus 5 drugich. Tak, sąsiedzi mi nie poinformowali, że będą wiercić, no ale mam nadzieję, że nadal mnie dobrze słychać, a nie będę drugi raz nagrywać filmiku przecież. I tak, co wiemy? Że one są do siebie pod kątem prostym. Czyli muszę wyznaczyć prostą prostopadłą do tej prostej. Bo to jest Y równa się AX plus B. Tak, bo równanie prostej BD. To jest ta pomarańczowa. Więc mam Y równa się AX plus B. I wiem, że ta prosta jest prostopadła do mojej zielonej. Czyli Y równa się 1 trzecia X plus 5 drugich. Jak są proste, prostopadłe, to A razy 1 trzecia równa się minus 1. Również to macie w tablicach przy nazwie para prostych. Mnożę to razy 3, żeby pozbyć się tego i wyliczyć A. Czyli A równa się minus 3. Wstawiam do naszego wzoru. Czyli mam Y równa się minus 3X plus B. I żeby skończyć to zadanie, muszę mieć wyliczone B. Żeby wyliczyć B, muszę skorzystać z tej drugiej informacji, czyli podstawić nasz punkt S. Punkt S to było minus 21 drugich i minus 1. I tak. Tą pierwszą liczbę muszę postawić za X-a. A minus 1 za Y. Czyli otrzymuję, że minus 1 równa się minus 3 razy minus 21 drugich plus B. Minus 1 równa się, minus minusem daje plus. 3 razy 21 jest 63 na 2 plus B. Tak? Macie jakiekolwiek pytania w tym momencie? Tą liczbę przerzucam tu, gdzie mam minus 1, minus 63. Drugie równa się B, czyli B to się równa. Minus 1 minus 31 i pół, czyli to jest minus 32 i pół. Więc moja prosta BD, czyli tak, prosta BD, czyli ta na pomarańczowo, to jest Y równa się minus 3X minus 32 i pół. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie.